Prawo autosabotażu. Będąc dzieckiem, Antoni Czechow, urodzony w 1860 roku, a zmarły w 1904, czyli, zobaczcie, przeżył zaledwie 44 lata. Przyszły sławny pisarz, będąc dzieckiem, codziennie rano doświadczał uczucia lęku: Czy tego dnia ojciec spuści mulanie? Czy może zostanie mu to w jakiś sposób oszczędzone? Ojciec Antoniego, Paweł Jegorowicz, okładał go bez ostrzeżenia i czasem bez żadnej widocznej przyczyny: trzciną, biczem lub po prostu ręką. Dezorientację chłopca dodatkowo pogłębiał fakt, że ojciec najwyraźniej nie bił go z powodu złej woli czy gniewu. Sam mu powiedział, że robi to z miłości. Dzieci powinny być bite, bo tylko w ten sposób można im zaszczepić pokorę. Oto wola Boga. Po każdym laniu Antoni musiał całować ojca w rękę i prosić o wybaczenie, ale przynajmniej nie był w tym cierpieniu sam. Jego czterej bracia i siostra byli traktowani tak samo. Tak właśnie wychowywano dzieci w rodzinie Czechowów, a mimo to Antoni stał się dobrym człowiekiem. Bicie nie było jedyną rzeczą, której ojciec chłopiec się obawiał. Każdego popołudnia, słysząc kroki ojca, który zbliżał się do ich rozpadającego się drewnianego domu, drżał ze strachu. Ojciec zwykle przychodził do domu o tej porze i żądał, aby Antoni, który był jeszcze dzieckiem, zastępował go w należącym do rodziny sklepie spożywczym. Sklep mieścił się w zapomnianym przez Boga i ludzi rosyjskim miasteczku Taganrog gdzie mieszkała także cała rodzina Antoniego. Przez większą część roku w sklepie było nieznośnie zimno. Pilnując lady, Antoni starał się odrabiać prace domowe, ale szybko drętwiały mu palce, a atrament w kałamarzu służącym do maczania pióra zamarzał. W tym zagraconym sklepie, w którym unosił się smród jełczającego mięsa, Antoni musiał słuchać nieprzyzwoitych dowcipów ukraińskich chłopów, którzy tam pracowali, i obserwować sprośne zachowania bandy miejskich pijaczków, których przywiewało po codzienne porcje wódki. W całym tym zamieszaniu Antoni musiał dbać o to, aby nie pomylić się nawet o kopiejkę, bo inaczej nie uniknąłby dodatkowej porcji razów od ojca. Często przesiadywał w sklepie godzinami, a w tym samym czasie jego ojciec gdzieś się upijał. Matka Antoniego próbowała wprawdzie interweniować, ale była delikatną kobietą i nie potrafiła przeciwstawić się mężowi. Twierdziła, że chłopak jest zbyt młody, by pracować, potrzebuje czasu na naukę, i przesiadując w lodowatym sklepie, rujnuje sobie zdrowie. Ale ojciec grzmiał, że Antoni jest po prostu z natury leniwy i tylko dzięki ciężkiej pracy może zostać szanowanym obywatelem. Przed ojcem nie można było nigdzie uciec. W niedzielę, gdy sklep był zamknięty, budził dzieci o czwartej lub piątej rano, aby ćwiczyły śpiew, bo występowały w kościelnym chórze, którego ich ojciec był kierownikiem. W domu po porannej mszy musiały kolejno powtarzać same wszystkie pieśni, a następnie wracać na popołudniowe nabożeństwo. Gdy wszystko się kończyło, były zbyt wyczerpane, by się bawić. W chwilach, które miał dla siebie, Antoni wędrował po mieście. Tagan Rok był w oczach dorastającego chłopca niezwykle ponurym miejscem. Drewniane fasady niemal wszystkich domów gniły i rozpadały się, jakby już od dawna były starożytnymi ruinami. Na ulicach nie było bruku, więc kiedy topniał śnieg, wszędzie pojawiały się zwały błota i gigantyczne doły, do których dziecko mogłoby wpaść po szyję. Nie było ulicznych latarni, wszędzie walały się odpadki. Jedynym cichym i bezpiecznym miejscem były otaczające miasto cmentarze, które Antoni często odwiedzał. Podczas spacerów chłopak zastanawiał się nad sobą i światem: Czy naprawdę jest tak bezwartościowy, że zasługuje na niemal codzienne razy, jakich nie szczędził mu ojciec? Być może. Ale ojciec sam był przecież kłębowiskiem sprzeczności. Ten leń i pijak z upodobaniem oszukiwał klientów, co nie przeszkadzało mu być jednocześnie fanatykiem religijnym. Równie dziwaczni i obłudni byli zresztą właściwie wszyscy mieszkańcy Taganrogu. Antoni obserwował ich na cmentarzu, gdy starali się zachowywać pobożnie podczas pogrzebów, ale z podniepceniem szeptali do siebie nawzajem o pysznych ciastach, które czekały na nich w domach rodzin zmarłych. Jakby tylko po to się tam pojawiali. Jedyną ucieczką od cierpienia i nudy, których Antoni wiele doświadczał, był śmiech ze wszystkiego. Został rodzinnym klaunem. Naśladował mieszkańców Taganrogu i wymyślał opowieści o ich prywatnym życiu. Czasami jego poczucie humoru zabarwiało się agresją, Na naigrywał się w okrutny sposób z dzieci z sąsiedztwa. Wysyłany na rynek przez matkę, często dręczył żywe kaczki czy kury, które nosił do domu w worku. Stawał się leniem i łobuzem. W 1875 roku w rodzinie Czechowa wszystko się jednak zmieniło. Jego dwaj starsi bracia, Aleksander i Mikołaj, mieli już dość ojca. Postanowili się przenieść razem do Moskwy. Aleksander chciał skończyć studia, a Mikołaj miał zamiar zostać artystą. Podważyli w ten sposób autorytet ojca, co go rozwścieczyło, ale nie mógł ich powstrzymać. Mniej więcej w tym samym czasie Paweł Jegorowicz musiał w końcu się przyznać do własnej niegospodarności w zakresie prowadzonego sklepu. Przez całe lata pożyczał pieniądze od innych, więc w końcu trzeba było zacząć im je oddawać. W obliczu bankructwa i prawie pewnego więzienia za długi, któregoś wieczoru, nie mówiąc nic żonie, Wymknął się z miasta i uciekł do Moskwy, gdzie zamierzał zamieszkać z synami. Matka została zmuszona do sprzedaży rodzinnego majątku, by spłacić długi. Lokator, który z nimi mieszkał, zaoferował jej pomoc w walce z wierzycielami, ale ku jego zaskoczeniu, ku jej zaskoczeniu wykorzystał swoje koneksje w sądach, aby wyłudzić od Czechowów dom, w którym mieszkał. Z, razem z nimi. Matka Antoniego, nie mając grosza przy duszy, musiała wraz z dziećmi także wyjechać do Moskwy. W tagan rogu został tylko Antoni, aby ukończyć naukę i zdobyć dyplom. Miał też wyprzedać resztę rodzinnego majątku i jak najszybciej wysłać pieniądze do Moskwy. Były lokator, a obecnie właściciel ich domu, udostępnił Antoniemu kąt w jednym z pokoi i pozostawiony w tagan rogu chłopak w wieku 16 lat, bez pieniędzy i rodziny, która mogła by się nim zaopiekować, musiał nagle zacząć jakoś sobie radzić. Antoni nigdy wcześniej nie był tak naprawdę sam. Całym jego życiem była rodzina, na dobre i na złe. A teraz znalazł się w czymś w rodzaju próżni. Nie było osoby, do której mógłby zwrócić się o jakąkolwiek pomoc. Za ten smutny los, za uwięzienie w Taganrogu, obwiniał ojca. Często dręczyła go złość i zgorzknienie, a kiedy indziej przygnębienie. Wkrótce stało się jednak jasne, że nie ma czasu na użalanie się nad sobą. Antoni nie miał pieniędzy ani innych zasobów, a przecież musiał jakoś przeżyć. Zatrudniał się więc jako korepetytor dzieci, tylu rodzin, ile się dało. W czasie wakacji często w związku z tym całymi dniami głodował. Jedyna marynarka, jaką miał, była wyświechtana, a o kaloszach na deszczową pogodę mógł tylko pomarzyć. Wstydził się, gdy drżąc z zimna i z przemoczonymi nogami wchodził do domów obcych ludzi, ale przynajmniej był w stanie się utrzymać. Postanowił zostać lekarzem. Miał ścisły umysł, a lekarze żyli na wysokim poziomie. Aby dostać się do szkoły medycznej, musiał jednak uczyć się znacznie pilniej. Odwiedzając miejską bibliotekę jedyną, jedyne miejsce, w którym mógł pracować w ciszy i spokoju zaczął oprócz pozycji poświęconych medycynie przeglądać także działy literatury i filozofii. I wkrótce poczuł, że jego myśli zaczynają wybiegać daleko poza granice Taganrogu. Mając książki. Przestał czuć się więźniem. Wieczorami wracał do swego konta, pisał opowiadania i spał. Nie miał poczucia prywatności, ale w miejscu, w którym mieszkał, utrzymywał czystość i porządek. Nietypowy dla wiecznie zabałagonionego domu Czechowów. W końcu zaczął się zadomawiać, a w jego głowie pojawiały się nowe myśli i emocje. Praca przestała być czymś, czego się obawiał, uwielbiał się uczyć, a prowadzenie zajęć w roli korepetytora sprawiało, że czuł dumę i radość. Potrafił się o siebie zatroszczyć. Rodzina przysyłała mu listy. Aleksander stale wyrzekał i skarżył się na ojca, który znowu wszystkich zadręczał. Michał, najmłodszy brat Antoniego, czuł się bezwartościowy i przygnębiony. Antoni odpisał Aleksandrowi: Przestań obsesyjnie, Troszczyć się o naszego ojca i zacznij dbać o siebie. Do Michała napisał z kolei tak. Dlaczego piszesz o sobie, jako o moim bezwartościowym, nieważnym, młodszym bracie? Czy wiesz, przed kim powinieneś być świadomy swojej bezwartościowości? Być może przed Bogiem, ale nie przed ludźmi. Między ludźmi powinieneś być świadom własnej wartości. Nowy ton przebijający z tych listów zaskakiwał. Czasem nawet samego Antoniego. Pewnego dnia, kilka miesięcy po tym, jak został opuszczony, Antoni błąkał się po ulicach Taganrogu i nagle poczuł, jak wzbiera w nim ogromne, przytłaczające poczucie empatii i miłości do rodziców. Skąd się to wzięło? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie czuł. W dniach poprzedzających tę chwilę długo i usilnie myślał o ojcu. Czy ten człowiek naprawdę ponosi winę za wszystkie swoje problemy? Ojciec Pawła, Jegor Michajłowicz, urodził się w rodzinie chłopa pańszczyźnianego, co było pewnym rodzajem niewolnictwa. Czechowowie żyli tak od wielu pokoleń. Jegor kupił w końcu swojej rodzinie wolność i postanowił, że jego trzej synowie zrobią karierę w różnych dziedzinach. Paweł został kupcem, ale niezbyt dobrze sobie z tym radził. Miał duszę artysty, mógł zostać utalentowanym malarzem lub muzykiem. Czuł się zrozpaczony własnym losem, losem właściciela sklepu spożywczego i ojca sześciorga dzieci. Bił go ojciec, więc i on bił swoje dzieci. I choć nie był już pańszczyźnianym chłopem, nadal kłaniał się i całował w rękę wszystkich lokalnych urzędników i właścicieli ziemskich, bo... Pozostawał nim w sercu. Antoni zauważył, że on i jego rodzeństwo zaczynają postępować według tego samego wzorca: że są zgorzkniali, czują się bezwartościowi i stale chcą wyładowywać gniew na innych. Teraz, gdy był sam i musiał o siebie zadbać, zapragnął być wolny w jak najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Chciał uwolnić się od przeszłości. I od ojca. I gdy tak chodził po ulicach Taganrogu, nowe i nagłe emocje, których doznawał, podpowiadały mu, jak to zrobić. Zrozumiawszy ojca, mógł go zaakceptować, a nawet pokochać. Ten człowiek nie był jakimś bezwzględnym tyranem, ale raczej bezradnym starcem. Nabierając dystansu, Antoni był w stanie poczuć dla niego współczucie i wybaczyć mu to, że bił dzieci. Przestały go dręczyć wszystkie negatywne uczucia, które wzbudzał w nim ojciec. Mógł także wreszcie docenić życzliwość swojej matki i przestać obwiniać ją o to, że była słaba. Gdy oczyścił umysł z urazy i obsesyjnych myśli o utraconym dzieciństwie, poczuł jakby Zdjęto mu nagle z barków nieznośny ciężar. Antoni przyrzekł sobie, koniec z przepraszaniem i kłanianiem się wszystkim naokoło, koniec z narzekaniem i obwinianiem się, koniec z byle jakim życiem i marnowaniem czasu. Odpowiedzią na wszystko miała być praca i miłość. Praca i miłość. Musiał Przekazać ten komunikat swojej rodzinie i ją ocalić. Musiał podzielić się, z nim, się nim z całą ludzkością w swoich opowiadaniach i dramatach. Ostatecznie w 1879 roku Antoni przeprowadził się do Moskwy, bo chciał być z rodziną i uczęszczać do szkoły medycznej. Ale to, co tam zobaczył, wprawiło go w przygnębienie. Czechowowie wraz z kilkoma innymi lokatorami mieszkali w wyjątkowo podłej dzielnicy, w suterenie, marnej kamienicy, stłoczeni w jednym pomieszczeniu. W mieszkaniu panował zaduch i prawie nie było w nim światła. A najgorzej było z nastrojami. Matkę Antoniego wykańczały ciągłe obawy związane z brakiem pieniędzy i mizerną, podziemną egzystencją. Ojciec pił coraz więcej i imał się dziwnych zajęć, które trudno było uznać za odpowiednie dla byłego kupca. No i nadal bił swoje dzieci. Młodsze dzieci nie chodziły już do szkoły, rodzina nie mogła sobie na to pozwolić i czuły się zupełnie bezwartościowe. Jeszcze bardziej przygnębiony niż kiedykolwiek wcześniej był zwłaszcza Michał. Aleksander dostał pracę jako autor artykułów do czasopism, ale miał poczucie, że zasługuje na coś lepszego i zaczął dużo pić. Za swoje problemy winił ojca, wyrzucając mu, że przyjechał za nim do Moskwy i śledził każdy jego ruch. Mikołaj, artysta, spał do późna, pracował sporadycznie i spędzał większość czasu w miejscowym szynku. Cała rodzina staczała się w alarmującym tempie, do czego wydatnie przyczyniała się także okolica, w której mieszkali. Ojciec i Aleksander niedawno się wyprowadzili. Antoni zadecydował z kolei, że musi zrobić coś odwrotnego: wprowadzić się do ciasnej klitki i stać się katalizatorem zmian. Nie prawił kazań ani nie krytykował, dawał raczej dobry przykład. Istotne było to, aby rodzina trzymała się razem i jej członkowie wzajemnie podnosili się na duchu. Przytłoczonym bezmiarem trosk matce i siostrze, Antoni ogłosił, że przejmuje obowiązki domowe. Jego bracia, widząc, że sprząta i prasuje, zgodzili się mu pomagać. Oszczędzał z otrzymanego na uczelni stypendium i wydobył pieniądze od ojca i Aleksandra, aby posłać Michała, Iwana i Marię z powrotem do szkoły. Udało mu się znaleźć ojcu lepszą pracę. Korzystając z pieniędzy ojca i własnych oszczędności, przeprowadził całą rodzinę do znacznie większego mieszkania. Pracował nad poprawą wszystkich aspektów życia swoich bliskich zalecał braciom i siostrze lekturę książek, które dla nich wybierał, a potem często do późnej nocy dyskutowali, omawiając najnowsze odkrycia w nauce i prądy filozoficzne. Powoli wszyscy nawiązywali z nim więź na coraz głębszym poziomie i zaczęli nazywać go papą Antoszą. W ten sposób Antoni stał się głową rodziny a ciągle, ciągłe użalanie się nad sobą i nieustanne skargi, tak początkowo charakterystyczne dla zachowań członków jego rodziny, bezpowrotnie się skończyły. Jego dwaj młodsi bracia z ekscytacją rozmawiali teraz o tym, co będą robić, gdy dorosną. Najpoważniejszym zadaniem, jakie postawił przed sobą Antoni, miało być wydobycie z marazmu Aleksandra, którego uważał za najbardziej utalentowanego, ale i najbardziej doświadczonego przez los członka rodziny. Aleksander miał zwyczaj wracać do domu zupełnie pijany, obrażać matkę i siostrę, a także grozić Antoniemu, że go pobije. Rodzina przyjmowała te tyrady z rezygnacją, ale Antoni nie miał zamiaru ich tolerować. Pewnego dnia zapowiedział Aleksandrowi, że jeśli jeszcze raz podniesie głos na kogokolwiek z rodziny, zostanie wyrzucony z domu i przestanie być jego bratem. Aleksander miał odtąd traktować matkę i siostrę z szacunkiem. Przestać winić ojca za to, że był pijakiem i kobieciawem. Miał także zacząć zachowywać się godnie, dobrze się ubierać i dbać o siebie. Taki był nowy kodeks rodzinny. Aleksander przeprosił i zaczął zachowywać się lepiej, ale ciągłe zmagania z członkami rodziny wymagały całej cierpliwości i miłości, na jaką było stać Antoniego bo skłonności Czechowów do autodestrukcji były w nich głęboko zakorzenione. To one doprowadziły Mikołaja do przedwczesnej śmierci z powodu alkoholizmu, a bez stałego nadzoru w jego ślady łatwo mógł pójść także Aleksander. Antoni pomagał mu jednak stopniowo zwalczać skłonność do alkoholu i wspomagał jego karierę dziennikarską, zapewniając Aleksandrowi w ostatecznym rozrachunku spokojne, i satysfakcjonujące życie. Około 1884 roku Antoni zaczął pluć krwią, i stało się dla nich jasne, że ma pierwsze objawy gruźlicy, ale odmówił pójścia na badania do znajomego lekarza. Wolał żyć w niewiedzy. Chciał nadal pisać i zajmować się medycyną, nie martwiąc się o przyszłość. Gdy jednak za sprawą swoich dramatów i opowiadań zaczął zdobywać coraz większą popularność, w jego życiu pojawił się nowy problem zawiść i małostkowa krytyka ze strony innych pisarzy. Tworzyli oni różnorodne polityczne kliki i bez końca atakowali się nawzajem, a jednym z ulubionych wrogów całego tego środowiska stał się Antoni, który nie chciał być utożsamiany z jakimkolwiek z jakąkolwiek rewolucyjną ideą. Wszystko to sprawiło, że czuł się on coraz bardziej rozczarowany literackim świadkiem. Podniosły nastrój, który tak starannie pielęgnował w sobie od czasów młodości w taganrogu, bezpowrotnie zniknął. Był przygnębiony i rozważał całkowitą rezygnację z pisania. Pod koniec 1889 roku. Wymyślił jednak sposób na uwolnienie się od coraz głębszej depresji. Od czasów, gdy mieszkał w Taganrogu, fascynowali go najbiedniejsi i najbardziej pokrzywdzeni przez los członkowie społeczeństwa. Lubił pisać o złodziejach i oszustach, lubił wnikać do ich umysłów. Najniższą kastą rosyjskiego społeczeństwa byli wtedy więźniowie, którzy żyli w makabrycznych warunkach. A najbardziej osławione więzienie w Rosji znajdowało się na wyspie Sachalin, na północ od Japonii. Mieściło się w nim pięć kolonii karnych, w których przebywały setki tysięcy więźniów oraz ich rodziny. Wyspa była jak państwo w państwie. Nikt w całej Rosji nie miał pojęcia, co się na niej tak naprawdę dzieje. Czechow uznał, że to właśnie może być lekarstwem na jego problemy. Odbędzie trudną wędrówkę przez Syberię na wyspę. Przeprowadzi wywiady z najbardziej zatwardziałymi przestępcami. Napisze szczegółową książkę o panujących tam warunkach. W izolacji od pretensjonalnego świadka literatów stworzy więź z czymś niezwykle rzeczywistym i odtworzy w sobie wzniosły nastrój, który nawiedził go w Taganronu. Przyjaciele i rodzina próbowali odwieść Czechowa od tego zamiaru. Stan jego zdrowia się pogorszył, i taka podróż mogła go po prostu zabić. Im bardziej starali mu się to jednak wyperswadować, tym bardziej był pewien, że to jedyny sposób na ocalenie własnej duszy. Po trzymiesięcznej podróży w końcu przybył na wyspę w lipcu 1890 roku i od razu zatonął w nowym dla siebie świecie. Jego zadaniem było Przeprowadzanie wywiadów z najróżniejszymi więźniami, nie wyłączając najokrutniejszych morderców. Badał każdy aspekt ich życia, bywał świadkiem makabrycznych tortur zadawanych więźniom i towarzyszył osadzonym, którzy pracowali w kopalniach przykuci do taczek. Więźniowie kończący karę często musieli zostawać na wyspie w obozach pracy. Więc na Sachalinie było całe mnóstwo kobiet, żon więźniów, które czekały, aby do nich w tych obozach dołączyć. Te kobiety i ich córki nierzadko, aby móc przeżyć, uciekały się do prostytucji. Wszystko było zaprojektowane tak, aby odbierać ludziom ducha i pozbawiać ich ostatnich resztek godności. Czechowowi przypominało to kolejne losy jego rodziny, tyle że na znacznie większą skalę. Był to z pewnością najniższy krąg piekieł, jaki Antoni mógł odwiedzić, i jedynie w, jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Teraz pragnął wrócić do Moskwy i napisać o tym, co zobaczył. Wróciło poczucie proporcji. W końcu uwolnił się od trywialnych myśli i obaw, które go przytłaczały. Mógł wreszcie wyjść ze swojej skorupy i znów poczuć wzniosłość. Książka, którą napisał Sachalin Przyciągnęła uwagę publiczności i doprowadziła do znaczących reform w zakresie warunków życia na wyspie. W 1897 roku stan zdrowia Czechowa uległ pogorszeniu. Zaczął już regularnie kaszleć krwią. Nie mógł ukrywać przed światem, że choruje na groźlicę. Lekarz, u którego się leczył, doradził mu, by przestał pracować i opuścił Moskwę na zawsze. Potrzebował odpoczynku. Być może przebywając w sanatorium mógłby przedłużyć sobie życie o kilka lat. Jednak Antoni nie posłuchał i żył tak, jakby nic się nie zmieniło. Wokół Czechowa zaczął powstawać swoisty kult, który promowali młodzi artyści i wielbiciele jego dramatów. Za sprawą tego uwielbienia Antoni stał się jednym z najsłynniejszych rosyjskich pisarzy. Wielbiciele masowo przybywali go odwiedzać, a on, choć nikł w oczach, roztaczał wokół siebie aorę spokoju, który zadziwiał niemal wszystkich. Skąd się to wzięło? Czy takim się urodził? Wydawał się całkowicie pochłonięty opowieściami i problemami innych. Nigdy nikt nie słyszał, by mówił o swojej chorobie. Zimą 1904 roku jego stan ciągle się pogarszał, ale pewnego razu Czechow nabrał ochoty na kulik. Chciał jeszcze raz usłyszeć dzwonki sani i odetchnąć zimnym powietrzem, bo zawsze było, była to dla niego jedna z największych przyjemności. Za jej sprawą odzyskiwał ducha, więc nie przejmował się konsekwencjami, które okazały się tragiczne. Zmarł kilka miesięcy. Później. Tyle historii Antoniego Czechowa w książce Roberta Greena, teraz jego interpretacja, która jest nie mniej ciekawa. Posłuchajmy. Gdy matka Antoniego zostawiła go samego w taganrogu, chłopak poczuł się jakby wpadł w pułapkę, jakby wtrącono go do więzienia. Poza nauką musiał zacząć ciężko pracować. Utknął na zapadłej i nudnej prowincji bez jakiegokolwiek wsparcia. Zamieszkał w kącie małego pokoju. W niewielu wolnych chwilach dręczyły go gorzkie myśli o własnym losie i o dzieciństwie, którego nigdy nie miał. Gdy jednak mijały tygodnie, Antoni zaczął zauważać coś bardzo istotnego. Właściwie lubił wykonywaną przez siebie pracę korepetytora, mimo że wynagrodzenie było skromne i stale musiał biegać po całym mieście. Ojciec wmawiał mu, że jest leniwy i Antoni wcześniej w to uwierzył, ale teraz przestał mieć co do tego pewność. Każdy dzień był wyzwaniem. Aby mieć co jeść, trzeba było ciągle szukać nowych uczniów i udawało mu się to. Nie był po prostu nędznym robakiem, który zasługiwał wyłącznie na razy. Praca stała się dla niego sposobem na wyjście z własnej skorupy i poznanie problemów, z którymi borykali się jego uczniowie. Książki, które czytał, oddalały go od prześnej egzystencji w Taganrogu i skłaniały do interesujących przemyśleń, które pozostawały w jego głowie całymi dniami. Sam Taganrog też nie był zresztą aż taki zły. W każdym sklepie i w każdym domu można było znaleźć najdziwaczniejsze postacie i nieprzebrane bogactwo materiałów do opowiadań. Kąt, w którym Antoni mieszkał, stał się jego królestwem. Przestał czuć się uwięziony, teraz miał wrażenie, że się wyzwolił. A co się właściwie zmieniło? Na pewno nie uwarunkowania, ani w taganrogu, ani w jego koncie. Tym, co uległo zmianie, była jego postawa, która otworzyła go na nowe doświadczenia i możliwości. Kiedy to poczuł, zaczął chcieć więcej. Największą przeszkodą ograniczającą jeszcze poczucie jego wolności była postać ojca. Niezależnie od tego, czego by próbował, nie mógł się pozbyć przemożnego uczucia goryczy. Czuł się tak, jakby stale był bity i słyszał niekończące się krytyczne uwagi. Ostatnią deską ratunku stała się dla Czechowa próba poddania ojca analizie w taki sposób, jakby był postacią z książki. Dzięki temu zaczął myśleć także o ojcu swojego ojca i o wielu wcześniejszych pokoleniach Czechowów. Zastanawiając się nad pełnym niekonsekwencji charakterem ojca i jego bujną wyobraźnią, zrozumiał, że Czechow senior musiał się czuć ofiarą okoliczności. To właśnie było powodem jego picia i tego, że tyranizował rodzinę. Był bezradny. Stał się bardziej ofiarą niż ciemiężcą. Zrozumiawszy ojca, Antoni stworzył w sobie fundament nagłego przypływu bezwarunkowej miłości, którą pewnego dnia poczuł do swoich rodziców. Kiedy pojawiło się to nowe uczucie, poczuł, że ostatecznie i całkowicie uwolnił się od gniewu i złości. Negatywne emocje z przeszłości w końcu go opuściły. Mógł teraz całkowicie otworzyć własny umysł. Uczucie, którego doświadczał, było tak radosne, że musiał podzielić się nim z braćmi i siostrą i uwolnić także ich. Czechow zrozumiał wszystko za sprawą kryzysu, któremu musiał stawić czoła, gdy w tak młodym wieku został sam. Do kolejnego kryzysu doszło 13 lat później, kiedy Antoni wpadł w depresję z powodu małostkowości swoich kolegów pisarzy. Jego rozwiązaniem okazało się odtworzenie tego, co stało się w Taganrogu, ale na odwrót. Teraz to Antoni miał porzucić innych, wywołując w sobie poczucie osamotnienia i bezradności. W ten sposób mógł ponownie doświadczyć uczuć wolności i empatii, których, które odczuwał w Taganrogu. Ostatni kryzys wywołał przedwczesny wyrok śmierci z powodu gruźlicy. Czechow wyzbył się lęku przed śmiercią i gorzkich uczuć, które mogłyby towarzyszyć schyłkowi jego egzystencji. Wybrał za to życie pełnią życia. To całkowite i ostateczne wyzwolenie stało się źródłem aury, jaką wyczuwali niemal wszyscy, którzy w tym okresie się z nim spotykali. Zrozum. Historia Antoniego Czechowa to paradygmat czegoś, czego w życiu doświadczamy wszyscy. Od wczesnego dzieciństwa nosimy w sobie traumy i rany. Z wiekiem, prowadząc życie społeczne, kumulujemy rozczarowania i urazy. Także nas często prześladuje poczucie bezwartościowości i wrażenie, że nie zasługujemy w życiu na nic dobrego. Wszyscy miewamy chwile, w których w siebie wątpimy. Tego rodzaju emocje mogą prowadzić do. Obsesyjnych myśli, które z kolei potrafią przejąć kontrolę nad naszym umysłem. Sprawiają one, że w tym, czego doświadczamy, zaczynamy ograniczać się wyłącznie do tłumienia własnych lęków i rozczarowań. Prowadzą do tego, że aby uśmierzyć ból, zaczynamy nadużywać alkoholu albo oddawać się innym nałogom. Nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmujemy wobec życia negatywną i pełną obaw postawę. Ta postawa. To więzienie, w którym sami się zamykamy, a nie powinno tak być. Wolność, której doświadczył Czechow, wynikała z jego wyboru, z nowego sposobu, w jaki zaczął spoglądać na świat, ze zmiany perspektywy. Możemy tego dokonać także my. Tego rodzaju wolność wywodzi się w istocie od przyswojenia sobie ducha wielkoduszności wobec innych, i wobec siebie samych, akceptując innych, ucząc się ich rozumieć, a jeśli to możliwe, nawet kochać ich ludzką naturę, możemy uwolnić umysł od obsesyjnych i małostkowych emocji. Możemy przestać reagować na wszystko, co inni ludzie robią i mówią. Możemy zapewnić sobie nieco dystansu i przestać brać wszystko do siebie. Uwalniając tym samym część własnej mentalnej przestrzeni, tak aby móc doświadczać wyższych uczuć. Gdy czujemy wielkoduszność wobec innych, przyciągamy ich do siebie i sprawiamy, że także chcą doświadczać wrażeń podobnych do naszych. Gdy czujemy wielkoduszność wobec samych siebie, przestajemy odczuwać potrzebę płaszczenia się przed kimkolwiek. I udawania pokory, doświadczając jednocześnie w skrytości ducha urazy, związanej z tym, że sami nie odnosimy sukcesów. Wykonując swoją pracę i zdobywając to, na czym nam zależy samodzielnie, bez uzależniania się pod tym względem od innych, możemy z podniesionym czołem realizować własny potencjał, potencjał istot ludzkich. Możemy przestać odtwarzać negatywne emocje, które wibrują wokół nas. Czując ekscytującą moc tej nowej postawy, zechcemy wykorzystać ją w całej pełni. Wiele lat po opuszczeniu Taganrogu, Czechow w liście do przyjaciela próbował podsumować swoje przeżycia w tym mieście, pisząc w trzeciej osobie: Chcę napisać, jak ten młody człowiek kropla po kropli wyciska z siebie niewolnika i jak pewnego pięknego ranka budzi się. Zdając sobie sprawę, że krew płynąca w jego żyłach nie jest już krwią niewolnika, lecz istoty prawdziwie ludzkiej. I jeszcze cytat z William'a Jamesa: Największe odkrycie moich czasów to prawda, że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata. Myślę, że w tym fragmencie dzisiejszym była lekcja dla każdego. Też tak czujesz? Dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich, którzy dziś słuchali tej audio inspiracji, dla wszystkich, którzy posłuchają, bo im wyślecie link, udostępnicie. To jest kolejna wspaniała lekcja, którą możesz komuś przekazać, nie mówiąc ani słowa, prawda? Ileż tutaj pozytywnego myślenia. Ta postawa Czechowa, który własnym przykładem zaczął. Wyciągać z marazmu swoich bliskich, prawda? Zamieszkując razem z nimi w tej suterenie w Moskwie, nie miał do nikogo żalu, tylko inspirował ich do rozwoju i zadbania o siebie i wygramolenia się z tej piwnicy, co mu się udało. No, fenomenalny przykład pozytywnego myślenia i zmieniania świata wokół siebie. Zobaczcie, ile tu jest fantastycznych, wciąż aktualnych wątków. Które możemy absolutnie odnieść do dzisiejszego świata i, i, i dziś żyjących ludzi. Myślę, że to bardzo ważna historia. Cieszę się, że, że na nią zagłosowaliście i że mogłem wam ją przeczytać. Myślę, że na razie podziękujemy książce Prawa ludzkiej natury, chyba, że bardzo będziecie chcieli, że będę widział dużo komentarzy, aby wrócić do niej i, i jeszcze sięgnąć, i przeczytać jakąś historię, jakiś kolejny wątek. Tymczasem przypominam, że cały czas trwa nasza akcja dla właścicieli kanałów na YouTube. Jeśli masz swój kanał na YouTube i chciałbyś powiększyć jego zasięg, wyskalować go, jak to się mówi, zacząć na nim zarabiać, to poszukaj koniecznie odcinka, w którym słowo YouTube pojawia się w tytule. To jest takie okno zapraszające do społeczności, którą tworzymy. Będziemy sobie pomagać, rozwijać nasze kanały. Bardzo ciekawe rzeczy się tam dzieją. A jeśli nie masz swojego kanału na YouTube, interesują Cię pozytywne, inspirujące książki z dziedziny rozwoju osobistego, to masz tu pozostałe fragmenty, pozostałe audio-inspiracje, w których czytam naprawdę ciekawe książki. Nowe, stare, jak widzicie, przysyłane mi przez wydawców, przysyłane mi przez autorów i wyszukiwane przeze mnie i takie, które mi pożyczają ludzie. No, mnóstwo ciekawych książek, oczywiście, krąży wokół nas. Ja jakoś tam filtruję to przez siebie i staram się wysyłać dalej. I w ten sposób tworzy się społeczność audioinspiratorów, tych, którzy czytają, słuchają, wysyłają, tych, którzy puszczają w autobusach, puszczają innym w szkołach itd. Macie nieprawdopodobne pomysły, za które jestem wam bardzo wdzięczny. I Dziękuję pięknie. Oglądajcie nas, kto chce z nami rozwijać swoje kanały. Jeszcze raz zapraszam do odcinka z YouTube'em w tytule, a pozostałych wszystkich zapraszam już w poniedziałek na kolejną premierę. Jeszcze nie wiem co to będzie, ale mamy pewien ciekawy, myślę, pomysł z Stankiem Wrzeszyńskim. Dowiecie się w poniedziałek o 19:45. Tymczasem dobrego czasu, dobrego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.